Hej, hej i czołem. Witam was w kolejnym odcinku. Zagrajmy sobie w Cyberpunk 2077 na moim swoim kanale. Ja oczywiście jestem admirał Karol92, bo któż to mój inny mógłby być. No, jak pamiętacie, mamy się dostać na posterunek i dorwać Vika Wege. No, to z mojej strony to tyle. Ja się uciszam i życzę wam przyjemnego oglądania. Wege nie żyje. Brak ofiar wśród cywilów. I bardzo dobrze. Ta społeczność już swoje wycierpiała. Kontrakt zamknięty. Eklair. Vi! Gotów na kolejny wyścig? Już na ciebie czekam. Wolisz prowadzić swój wóz czy moją bestię?
Pojedziemy moim wozem. Lepiej go czuję, rozumiesz? Jasne. Może być twoim. To spotkamy się na miejscu, tak? Zaraz przyjadę. Do zobaczenia. Cześć, V. Pozwól, że obejrzę sobie wózek przed startem, czy wszystko gra. Tylko bądź w pobliżu, w razie czego. Nie boisz się, że tym razem skończysz martwa? Dlaczego akurat dzisiaj? Nie mówię, że dzisiaj. Może następnym razem, albo następnym. Moją znajomą zabiła wadliwa instalacja elektryczna. We własnej kuchni. Więc wiesz, co ma być, to będzie. Jak widzisz nasze szanse? Wiesz... Ciężko będzie wygrać z Luigi'm. Dzisiaj jedzie z nim Marco. No i? Ta dziewczyna bardzo lubi strzelać po kapciach, ale nie myśl o tym. Skup się na trasie, a ja zajmę się atrakcjami. Wybacz, ale muszę ostukać opony, zanim ruszymy. Jasne. Odpalajcie swoje potwory! No dalej, dalej! Dajcie mi trochę spalin! Niech usłyszę ryk silników! O, jak dobrze! Odliczamy! 3, 2, 1... Widzisz tego z przodu? To Luigi! Goń go! Będzie zakręt! Tnij ostro! Będą wyprzedzać. Niech próbują.
uprzedzać. Niech próbują. Jesteśmy w finale! Tak, udało się. Nie zatrzymuj się, okej? Podjedźmy kawałek dalej. Po co? Chcę pogadać. Musisz się o czymś dowiedzieć. W porządku. Usiądźmy tam sobie, okej? Ładny widok. Tak. Lubiłam tu czasem siadać z Dinem. To co chcesz mi powiedzieć? Wspominałam już o Dinie, moim mężu, prawda? Był twoim kierowcą. Najsłodszy człowiek, jakiego znałam. Przyjaźniliśmy się jeszcze przed moją korektą płci. Przyniósł mi żonkile do szpitala. Na nowy początek, powiedział. Długo byliście małżeństwem? 12 lat. Dean śmiał się, że na 15. rocznicę. Może wreszcie namówi mnie na pierwszy wszczep. Szykował jakąś niespodziankę. Mogę zapytać, czemu nie masz żadnych wszczepów? Lubię maszyny, Vi, ale nie zamierzam sama stać się jedną z nich. To dziwne? Trochę tak, ale w porządku. Jeśli ktokolwiek miałby mnie namówić na wszczep, byłby to Dean. Ale cóż, nigdy się nie dowiemy. Dlaczego mówisz mi o mężu? W sensie, że akurat teraz? Rok temu zginął w wyścigu, w finale. Ale nie tak po prostu. To się jakoś wiąże z naszym wyścigiem? Poniekąd. Rzecz w tym, że mój mąż został zamordowany. Zabił go jeden korporacyjny chujek. Peter Sampson. Wyjątkowa gnida. To jak właściwie zginął twój mąż? Wychodziliśmy na ostatnią prostą. Sampson pruł asfalt przed nami. Wiedzieliśmy, że już nie wygramy, więc Dean zaczął zwalniać. I wtedy ten chuj nagle przehamował. Zrobił to specjalnie. Dean stracił kontrolę. A czy nie na tym polega ten wyścig? Nie rozumiesz. On już nie miał powodu. I tak by wygrał. Zabił z premedytacją. To jak właściwie zginął twój mąż? Wychodziliśmy na ostatnią prostą. Sampson pruł asfalt przed nami. Wiedzieliśmy, że już nie wygra. I wtedy ten chuj nagle przehamował. A czy nie na tym polega ten wyścig? Nie rozumiesz. On już nie miał powodu. I tak by wygrał. Zabił z premedytacją. Kim jest ten korp? To nieistotne. Dla mnie był zawsze po prostu przeciwnikiem, ale dla Dina znali się jeszcze z dawnych czasów, Dean i Sampson. Coś między nimi zaszło? Dean nigdy mi nie powiedział, ale tak. Było coś między nimi. Jakaś zatra. Te wyścigi traktowali bardzo osobiście. Dean nie znosił, gdy Sampson wygrywał. Jesteś pewna, że to było zabójstwo? Może przemawiają przez ciebie emocje? Widziałam, jak kłócili się przed wyścigiem. Zabiję tego sukinsyna. Podczas wyścigu? Ludzie ciągle giną na trasie. Nie będzie w tym niczego dziwnego. Wszystko odbędzie się według reguł. A co jeśli Sampson nie pojawi się na wyścigu? Nie odpuści sobie takiej chwały. Na pewno się pojawi. Rok temu został mistrzem. Myślisz, że nie zechce tego powtórzyć? Czego ode mnie chcesz? Mam ci pomóc go zabić? Wolę dorwać Sampsona, niż wygrać wyścig.
Jeśli pojawi się taki wybór... Przepraszam, że cię okłamałam, Vi. Jeśli Samson zginie w trakcie wyścigu, zgodnie z regułami, w porządku. Ale nie licz, że pomogę ci w egzekucji tego typa. Okej, to uczciwe postawienie sprawy. Tyle mogę ci obiecać. I wierz mi, zemsta nie przyniesie ci spokoju. Będziesz morderczynią, nic więcej. Uważam inaczej, ale jak chcesz. Do zobaczenia w finale, Vi. Thank you.
nie, wyjdziesz dla mnie na teren kasyna Tigerów i coś stamtąd wyniesiesz. Na pewno dasz sobie radę. Więcej informacji masz w załączniku. Poczytaj sobie. Mam już 5? Dostałam informację, że Drzazga Vortex już do mnie jedzie. Dobrze, nie zawiodłeś mnie. Proszę pana. Umiem to wynagrodzić. Kontrakt zamknięty. Robię przelew. Thank you.
mam skradzione leki. Są w kabuki w jakimś mieszkaniu. Niestety nie wiem, na kogo możesz się tam natknąć, więc uważaj. Odzyskaj leki, a riferzy się odwdzięczą. Więcej o tym, dlaczego leki giną, w załączniku. Stój! Jasne, tylko ostrożnie z tą spluwą. Jak mnie namierzyłeś? Sam się namierzyłeś. Nie wyjąłeś nadajnika GPS z paczki skradzionych leków. Oddaj je i mnie tu nie ma. Skradzionych? Skradzionych? Ten paloperidol nie działa. Więc kto tu jest okradany, co? Posłuchaj mnie. Prawdziwi złodzieje to riperzy. Baloperidol? Masz cyberpsychozę? Nie jestem jebanym świrem! Spokojnie. Zamknij się! Miałeś się kurwa nie ruszać. Oddaj mi leki. Nie są ci potrzebne, skoro nie działają. Jesteś taki sam jak oni. Riperzy, politycy, taki sam jak ten jebany Holt. Znalazłbym kilka różnic. Zamknij się! Ten skurwiel upierdolił fundusze na badania. Ma w dupie chorych! Ale już niedługo. Dorwę go! Zabiję! Militech HKS-47 z wzmocnieniem polimerowym. Byłeś żołnierzem. Trzecia dywizja lekka, 155 pułk piechoty Militechu. 7 pieprzonych lat w dżungli. Wszystko było prostsze. Do czasu, aż wykryli chorobę. Wyrzucili mnie jak jakiegoś śmiecia. To nie powód, żebyś został terrorystą. Gdzie walczyłeś? W Brazylii. Pamiętam wszystko. Kurz na twarzy, ubrania klejące się do skóry. To jest jak braindance, który się zaciął. Ciągle wraca. Tylko bez tej adrenaliny. Bez przyjaciół. Całe to braterstwo. Szybko o mnie zapomnieli. Rozumiem twój gniew. Czujesz, że wszyscy cię oszukali. Nie tylko mnie! Wiem, ale jeśli zabijesz Holta, to tacy jak ty będą mieli tylko gorzej. Zacznie się nagonka. Zostaw mnie. Wiesz, że nie mogę wyjść bez leków. Wiesz, ja chcę być sam. Biedna szkórka. Dobrze wiesz, że cyberpsychoza to wyrok. Nie jestem w stanie mu pomóc. Ty nie, ale Arasaka, Militech, biotechnika, Kang Tao. Mam wymieniać dalej? Najwyraźniej im się nie opłaca. A może ten pomysł z zabójstwem Holta nie był taki zły? Przynajmniej kilka osób by się wkurwiło. Wkurwiłoby się. I co dalej? Lepsze to niż chowanie głowy w piasek.
Dzięki, Lee. Nie mogło być łatwo, ale wykonałeś zadanie. Zamykam kontrakt. Coś odzyskać. Płacę. W zamian oczekuję szybkich i konkretnych rezultatów. Zlecenie na terenie Tigerów? Duże ryzyko. Dalsze szczegóły w załączniku. Mnie sobie wsadzić do łba jakaś modelka. Albo chociaż, nie wiem, architekt zieleni. Co ci się znów nie podoba? Znów mnie ciągasz po jakichś mylinach. Po cholerę tu przylazłeś. Zlecenie mam. Cholera, jaki był ten kod? Co za nora. A ty nie spędziłeś przypadkiem pół życia na skłotach? Spędziłem, ale nie na trzeźwo. Słyszę, tylko nic mnie to nie obchodzi.